Przechodzimy do punktu obrad 14 dzisiejszego porządku. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia gimnazjum nr 24 w Olsztynie i nadania mu statutu. Punkt porządkowy uchwały 108/11. Komisja właściwa, Komisja Oświaty. Referent uchwały pani Teresa Wiśniewska. Zapraszam bardzo serdecznie i proszę referenta o przedstawienie projektu uchwały. Przedstawiany projekt uchwały zakłada... Proszę włączyć mikrofon. Przedstawiany projekt uchwały zakłada utworzenie z dniem 1 czerwca 2011 roku gimnazjum nr 24 z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Kraszewskiego 2 w obiekcie aktualnie pozostającym w trwałym zarządzie przez 5 Liceum Ogólnokształcące. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty założenie gimnazjum następuje na podstawie uchwały Rady Miasta i również razem z utworzeniem należy określić zasięg terytorialny, w związku z tym, że to gimnazjum jest publiczne, prowadzone przez gminę, więc powinien posiadać obwód. Także pierwszy statut dla gimnazjum również wymaga uchwały Rady Miasta. Projekt statutu jest załącznikiem do uchwały. Został opracowany według zasad określonych przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i zawiera wszystkie te elementy. Natomiast określenie granic obwodu, tak jak uchwała przewiduje, nastąpi w drodze odrębnej uchwały. To jest przedmiotem drugiej z kolei projektu uchwały na tej sesji. Dziękuję bardzo. Poproszę radnego sprawozdawcę o opinię komisji. Opinia komisji w sprawie projektu uchwały o numerze roboczym 108/11 była następująca. Za 3 głosy, przeciw nikt, wstrzymujące się 2. Dziękuję bardzo. Ponieważ na początku sesji rodzice tejże szkoły, znaczy nie tejże, tylko sąsiedniej szkoły numer 8 zabrali głos. Chciałabym poprosić panią prezydent w tym miejscu o ustosunkowanie się, ponieważ są to uchwały, które w tej chwili będziemy procedować bardzo kompleksowe ze sobą, więc może zanim przejdziemy do dyskusji, poproszę w tym miejscu panią prezydent o ustosunkowanie się do głosu, jaki w dyskusji zabrali w dniu dzisiejszym rodzice. Dziękuję bardzo. Czyli przedstawienia stanowiska władz. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Ja tak może trochę szerzej powiem na temat zarówno tego projektu uchwały, jak i kolejnego dotyczącego obwodu i wiążącego się z tym znowu kolejnego projektu uchwały mówiącego o połączeniu projektowanego gimnazjum nr 24 z 5 Liceum Ogólnokształcącym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. A ten projekt uchwały rozpoczyna długi proces tworzenia w mieście Centrum Rozwoju Edukacji, albo innymi słowy mówiąc, zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Rozwoju Edukacji i jest wyjściem naprzeciw projektowanych zmian w systemie oświaty. Centrum Rozwoju Edukacji składać się ma z kilku podmiotów. Przede wszystkim z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz w pierwszej fazie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która aktualnie znajduje się na ulicy Kopernika. Docelowo w Centrum Rozwoju Edukacji mają znaleźć się także poradnia nr 2 oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są związane, powiedziałabym, nierozerwalnie z funkcjonowaniem szkół, z uczniami i z rodzicami, ponieważ te poradnie działają na rzecz uczniów, rodziców i na rzecz szkół. Są one w ogóle w systemie oświaty. A w centrum również ma znajdować się docelowo 8 gimnazjum
i 8 Liceum Ogólnokształcące, aktualnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, który znajduje się przy ulicy Turowskiego. Jaki jest cel powstania gimnazjum nr 24? Otóż taki, aby umieścić Centrum Rozwoju Edukacji w obiekcie zajmowanym aktualnie przez Zespół Szkół nr 4. Pragnę Państwu przypomnieć, że w 2006 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został tam umieszczony w momencie, kiedy w szkole, czyli w zespole, uczyło się ponad 1100 uczniów. Aktualnie w tym zespole uczy się ponad 600 uczniów. Czyli spadek liczby uczniów w ciągu tych 5 lat jest znaczny. Aby umieścić Centrum Rozwoju Edukacji, docelowo chcielibyśmy, aby gimnazjum i liceum, gimnazjum 8 i liceum 8, docelowo liczyło od 12 do 15 oddziałów razem. Zamierzamy utrzymywać tam dalej klasy sportowe, które specjalizują się w piłce siatkowej. Być może nawet te klasy sportowe będą rozwijane. Zatem część uczniów, trudno jest powiedzieć, czy akurat spośród tych, czy akurat ci, którzy zamierzali by pójść do 8 gimnazjum, część uczniów znajdzie miejsce przy 5 liceum ogólnokształcącym. Mówiąc o tym, że gimnazjum musi mieć swój obwód, przygotowaliśmy także projekt uchwały dotyczący zmiany obwodów. W Państwa materiałach znajdują się informacje, które dotyczą liczby dzieci czy procentu dzieci z obwodu zespołu nr 4, z gimnazjum nr 8, które uczęszczają do tego gimnazjum. Jest to około 38%. A podobnie jest w gimnazjum nr 9, w gimnazjum nr 13, tych dzieci jest dwukrotnie więcej. Oznacza to, że w rejonie tego 7 rodzice swobodnie decydują o tym, do jakiego gimnazjum dzieci zostaną, w jakim gimnazjum dzieci będą kontynuowały naukę. Spora grupa dzieci z tych osiedli i w tym również zespołu szkół nr 4 kontynuuje naukę w gimnazjach w centrum miasta, więc w gimnazjum 2, 4 i 3. Chcę powiedzieć, że Centrum Rozwoju Edukacji nie jest czymś nowym. Takie centra, może pod inną nazwą, ale powstają w Polsce, a szczególnie w Polsce południowej. Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie szkół z uwzględnieniem wyników ewaluacji, kontroli, a także egzaminów zewnętrznych. Jest to również szansa, aby w roku 2012 miasto mogło wziąć udział w projektach finansowanych ze środków europejskich i skierowanych do takich placówek, które będą w sobie koncentrowały pomoc psychologiczną, pedagogiczną i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Myślę, że ten projekt uchwały powinien rozpocząć tworzenie centrum i bardzo proszę o pozytywne przyjęcie tego projektu. Dziękuję bardzo Pani Prezydent. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, kolega Jurek Małgorzata. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Cała operacja, bo tak to można nazwać, dotycząca sieci szkół w Olsztynie, musi być przeprowadzona. To nie była kwestia na pewno. Ja powiedziałem, że cenię odwagę tych, którzy chcą podjąć ten problem, bo on jest konieczny. My nie możemy marnować pieniędzy w oświacie, których tak wiele nie ma, a czasami zdarza się, że one są po prostu marnowane. Bo jeśli w jednym gimnazjum porównawczo utrzymanie ucznia rocznie kosztuje dwukrotnie więcej niż podobnym obok, no to
Tutaj nie ma wątpliwości żadnych. Natomiast wszystkie te działania trzeba podejmować bardzo rozważnie, z perspektywą patrzenia na lat. Ileś do przodu, kilkanaście, kilkadziesiąt. Pani prezydent mówiła, że w tym budynku, gdzie jest zespół szkół, ostatnio bardzo zmala ilość dzieci. Tak, pani prezydent, ponieważ tam do niedawna była SP27, którą likwidowano. I to spowodowało największy spadek uczniów w tej placówce. Dzisiaj ja ze zdumieniem, to już mówiłem na komisji, dowiaduję się, że tworzymy, mamy tworzyć gimnazjum w zespole w ELO 5 i pozostanie gimnazjum 8. Jaki tego sens jest? Dwa gimnazja obok siebie, trzecie za drogą jeszcze dalej. Coś tutaj jest z tym działaniem, nie wszystko dobrze zgrane. Ale jest mowa o centrum edukacyjnym, które powinno powstać. Tak, Olsztyn miasto wojewódzkie, metropolią, takie mamy aspiracje. Powinniśmy tym wymaganiom sprostać. Tylko, czy na ten cel rzeczywiście jeszcze przeznaczać trzeba obiekt, który jest wymarzonym obiektem edukacyjnym, oświatowym, z bardzo dobrym zapleczem, szczególnie sportowym. Tak. W formie dyskusji wiem, że duże pieniądze mają iść na zespół szkół sportowych. A czy przypadkiem właśnie ten obiekt nie nadaje się wybitnie właśnie na cele sportowe przy tym zapleczu, który jest? A poza tym troszkę mnie razi sposób postępowania z ludźmi. Troszkę takie, wiecie Państwo, wykończymy ich najpierw, nie będą mieli do gadania i tak będą tak. Troszkę ten pach na rurę. Nie można tak traktować i uczniów, i rodziców, i społeczność, która tam jest. Trzeba mówić otwarcie, o co chodzi. Kiedy co? Podejmować decyzje wręcz z odwagi. Bo to troszeczkę jest nie w porządku. Ja powtarzam, też jestem za tym, żeby usystematyzować się w szkole, ale nie w ten sposób. Nie takim kosztem, jak to się czyni akurat w tym miejscu. I jeszcze jedno. Proszę Państwa, ELO 5 to obok ELO 1 bardzo renomowane liceum, które zdobyło sobie naprawdę dobrą markę oświatową. I czym zostawić tam ELO 5? Przecież tam nie ma pustych sal. Nie jest tak, że w ELO 5 sale świecą, bo się dogadywają pustkami. Ta szkoła ma zawsze pełen nadmiar. A jeśli byśmy chcieli poprawić warunki, to jeszcze lepiej byłoby. Zatem istnieje konieczność tam na siłę wpychania, przepraszam za kolokwializm, gimnazjum jeszcze. Czy to naprawdę jest najlepsze wyjście tworzenie kolejnego zespołu? Muszę się, może być troszeczkę dziwnie zabrzmieć, ale przyłączyć i wesprzeć głos pana radnego Czesława Jerzego Małkowskiego. Otóż uczestniczyłem w spotkaniu z rodzicami i wiele z rodzicami w szkole przy ulicy Turowskiego. I mam naprawdę bardzo wiele wątpliwości co do sensu tego ruchu, który planuje Urząd Miasta oraz formy jego realizacji. Otóż zacznę może od formy realizacji. Uważam, że tego typu przedsięwzięcia powinny być poprzedzone, tutaj na pewno zyskam poparcie pana radnego Krzysztofa Kasprzyckiego, konsultacjami z mieszkańcami, z rodzicami dzieci i młodzieży, które uczęszczają do tej szkoły, a także z nauczycielami. Z tego co wiem, takiego ruchu zabrakło, a przecież nie tak dawno byliśmy świadkami bardzo dużej burzy i zarzucano wielu osobom w ratuszu, że takich ruchów się nie przeprowadza, więc wyciągajmy błędy z przyszłości.